przydałaby się amunicja. Trzeba zmienić broń.
leżą trupem. Kurde, nieagresja bywa brutalna. Ale dobrze poszło. A teraz śmiało, bierz elektronikę. Strony wszechstronny. Mam coś nowego. Muszę mówić więcej. Wygląda na to, że skauci zażarcie bronią obozu. Hej, dobrze cię widzieć. Niebezpiecznie tam, co nie? Ale skoro już tam jesteś, to może weźmiesz dla mnie kilka komiksów. Odwdzięczę ci się. Już pamiętam. Kumpel Jason, kierowca. On chyba ode mnie pożyczał. Znalazł się. Rewelacja. Jason nie żył, co nie? Nie szkodzi. Jak ja to mówię, komiksy są ważniejsze od przyjaciół. Fajnie by było, gdyby znalazła się też reszta. Ale jestem głupi. Zapomniałem o Trinie. To moja była, z którą pokłóciłem się o historię kapitana Błyskawicy, no i... A zresztą nieważne. Pracowała w hotelu na końcu ulicy. Może tam go znajdziesz. Nie uwierzysz. Pamiętam, komu dałem ostatni. To był Terry. Trochę dziwne. A jak od niego waliło? Jezus! Dołączył chyba do gangu Parchów. To nasz teren! Chodzi o to, że pożyczyłem kilka komiksów od Antona, a potem ktoś pożyczył je ode mnie. Tylko nie wiem kto. Jak się Anton dowie, to mnie zabije. Poważnie. Coś mi się zdaje, że on żyje z zabijania. O, już pamiętam. Mam kumpla, Majka, który pracuje na budowie. Wielki fan komiksów. Każdego dnia czytał w tym samym miejscu. Może tam go zostawił. Właśnie sobie przypomniałem, że Anton był przez cały czas tuż obok. Ech. No cóż, chodź po nagrodę. Hej, tak sobie myślę o tej całej apokalipsie. To straszne, że tak wielu ludzi nie żyje. W sumie szkoda ich komiksów, co nie? Część naszych klientów miała niezłe kolekcje i mieszkali w pobliżu. Rusz więc tym komiksom na ratunek.
Dziwnie, że wśród zabitych nie było naszych stałych klientów, choć w sumie doliczą się głównie komiksy, prawda? Także ktoś powinien stworzyć o tobie komiks, a potem wydać grę wideo. Na konwenty przyjdziesz przebrany za samego siebie. Ale będzie czas. Chyba oficjalnie stanę się anarchistką. Nieźle. Edycja specjalna. Tylko trochę zużyta. Mam nadzieję, że nie czytano jej na kiblu. Ale nie wyprzedzam. Gdy to wszystko się skończy, zamówię sobie nowy egzemplarz. Kto czyta komiksy na wodzie? Może starał się ukryć przed mamą, że wywala hajs na komiksy? Ma to sens, jak dla mnie. Dobra, to już wszystkie komiksy. Zanieś mi je, a ja wsadzę je w okładki.